Izajasz ujrzał jego chwałę. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. Tak mówi Słowo Boże w Księdze Izajasza, 6 rozdział, 1-3 wersetu. To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 41 werset. W roku śmierci króla Uzjasza prorok Izajasz ujrzał Pana siedzącego na tronie wysokim i podniesionym. Czasy były ciemne w Izraelu, król Uzjasz zmarł, ale Izajasz widział tron Boży i chwałę króla, który na nim siedział. Było to doskonałe antidotum na niespokojne czasy, jak powiedział ktoś inny: gdy perspektywa jest ponura, spróbuj spojrzeć w górę. Ta scena miała wielki wpływ na Izajasza. Biada mi, bo jestem zdruzgotany, gdyż moje oczy ujrzały króla, Pana zastępów. Księga Izajasza, 6 rozdział, 6 werset. Jahwe przekazał wtedy prorokowi wiadomość, aby ogłosił ją ludowi, a była to wieść o wyroku: słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, a widzieć będziecie, a nie pojmiecie, i widzieć będziecie, a nie pojmiecie. Księga Izajasza, 6 rozdział, 9-10 wersetu. Czas ślepoty. Czas ślepoty miał spaść na Izraela. To proroctwo sądowej ślepoty dla Izraela jest wspomniane w Ewangelii według Jana i zostanie potwierdzone wiele lat później przez nauczanie apostoła Pawła, o czym czytamy m.in. w Ewangelii według Jana, 12 rozdział, 39-40 wersetu, oraz w Dziejach Apostolskich, 28 rozdział, od 24-28 wersetu, a także w liście do Rzymian, 11 rozdział, 25 werset. Jednak to właśnie cytat ewangelisty Jana dotyczący tego fragmentu z 6 rozdziału Księgi Izajasza jest teraz przedmiotem naszego rozważania, naszej szczególnej uwagi, ponieważ ponad wszelką wątpliwość pokazuje on, że Jezus jest Jahwe. Jan w jego Ewangelii oświadcza, że ślepota Izraela ujawniła się, gdy odrzucili Pana Jezusa Chrystusa. Pokazuje, że chociaż Chrystus dokonał wielu znaków przed nimi, to jednak jego lud nie uwierzył w niego, jak mówi nam Ewangelia według Jana, 12 rozdział, 37 werset. W odpowiedzi na niewiarę ludu Jan cytuje prorocze przesłanie Izajasza, o czym możesz przeczytać w Ewangelii według Jana, 12 rozdział, 39 werset oraz 40 werset. Następnie Jan czyni zdumiewający i zaskakujący komentarz do proroctwa Izajasza, mówiąc, że Izajasz napisał te słowa, gdy ujrzał jego chwałę i mówił o nim. Tak jest w Ewangelii według Jana, 12 rozdział, 41 werset. Znaczenie tego jest równie uderzające, co głębokie. Tym, co Izajasz rzeczywiście zobaczył w roku śmierci króla Uzjasza, była chwała Chrystusa. To Pan Jezus Chrystus siedział na tronie nieba i był na tronie wysokim i wyniosłym. Chwała Pana Jezusa jako Stwórcy. Pan Jezus jest Królem, Panem zastępów, jak mówi nam Księga Izajasza, 6 rozdział, 5 werset.
A przed nim serafini wołają: Święty, święty, święty jest Jahwe zastępów. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Te anielskie istoty czczą Go tutaj jako Stwórcę, którego całe stworzenie jest pełne Jego chwały. Apostoł Paweł w liście do Kolosan dobitnie stwierdza, że Chrystus jest Stwórcą wszystkiego. Jest tam opisany jako moc, narzędzie i cel stworzenia. Wszystkie rzeczy, które istnieją, zarówno to, co widzialne, jak i to, co niewidzialne, zostały stworzone przez Niego i dla Niego. Ale nie tylko zostały przez Niego stworzone, ale także razem trwają przez Niego. Jak mówi nam list do Kolosan, pierwszy rozdział, 16 do 17 wersetu. Zwani deiści z XVII wieku nauczali, że najwyższa istota stworzyła wszechświat, ale obecnie go nie utrzymuje. Deiści opisywali stworzenie jako człowieka nakręcającego zegar, a następnie odchodzącego, by pozwolić mu biec samemu. Deizm jest jednak całkowicie odmienny od tego, co przedstawia nam Pismo Święte, gdzie widzimy, że wszystkie rzeczy trwają razem dzięki Chrystusowi. Słowo trwać to bardzo ciekawe słowo. Dosłownie oznacza stać razem lub trzymać się razem. Naukowcy od wielu lat pracują nad znalezieniem zasady jednoczącej, która wyjaśni, jak świat trzyma się razem. Świat mechaniki kwantowej z jego atomami, elektronami, protonami i neutronami jest trzymany razem przez jakąś nieznaną siłę. Jest to również prawdą w przypadku niezliczonych galaktyk w przestrzeni kosmicznej. Niektórzy teoretycy mówią o jednoczącej teorii wszystkiego lub teorii strun, która wyjaśni związek między galaktykami, grawitacją i światem subatomowym. Co trzyma te wszystkie rzeczy razem? Pismo Święte, Biblia bez ogródek ujawnia, kto to jest i że On podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, jak mówi list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, werset trzeci. Apostoł Jan mówi nam, że Pan Jezus uczynił tak wiele znaków przed ludem izraelskim, a jednak nie uwierzyli w Niego. Nie mogli zaprzeczyć dowodom, ale ich serca były zaślepione. To jest bardzo podobne do dzisiejszych czasów, kiedy cuda wszechświata są nieustannie badane i studiowane, a złożoność życia na poziomie mikrobiologicznym jest odkrywana i rozumiana. Jednak wielu uparcie nie wierzy, że to wszystko zostało stworzone i jest obecnie podtrzymywane przez Pana Jezusa Chrystusa. Izajasz widział chwałę Pana Jezusa i oznajmił ją nam razem wraz z serafinami. Oddajmy Mu całą chwałę i cześć, na jaką Pan Jezus zasługuje. Jeśli jeszcze zerkniemy na szósty rozdział Izajasza, to widzimy, że na początku rozdziału ten, który siedzi na tronie i jest wysoki i podniesiony, to w rzeczywistości Adonai. Jest to boskie imię, które zasadniczo oznacza Najwyższy Pan. Jednak w księdze Izajasza 6:5 widzimy, że ten Adonai to także Jahwe. Z kolei w Nowym Testamencie są trzy rozdziały, które stawiają przed nami chwałę Chrystusa jako Stwórcy. Ewangelia Jana 1 rozdział, list do Kolosan 1 rozdział i list do Hebrajczyków 1 rozdział. Także jest ciekawa kwestia, jest taka, że trzy greckie przyimki en, dia i eis ukazują Chrystusa jako charakterystyczną moc, aktywne narzędzie i cel w stworzeniu. I to jest bardzo ciekawe, bo co do faktu, że Pan Jezus Chrystus jest końcem lub celem stworzenia, zauważmy, co następuje. W nadchodzącym dniu Bóg wprowadzi nowe niebo i ziemię,
a pierwsze niebo i ziemia przeminą. Księga Objawienia, 21 rozdział, pierwszy werset nam o tym mówi. Można jednak zadać sobie pytanie, jeśli tak jest, to jaki był cel pierwszego stworzenia? Apostoł Paweł, pisząc do Kolosan o chwale Syna Bożego, stwierdził, że wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. Tak mówi nam przecież list do Kolosan, pierwszy rozdział, 16 werset. Syn Boży jest stwórcą, ale jest również celem lub kresem, dla którego wszystko zostało stworzone, jak mówi nam werset 16, na przykład listu do Kolosan, pierwszy rozdział. Również Bóg stworzył wszystko po to, aby moce anielskie w niebiosach mogły uczyć się Bożej różnorodnej mądrości poprzez zgromadzenie, poprzez Kościół, poprzez zbór. Stworzenie jest platformą dla wprowadzenia drugiego człowieka i rozwoju tajemnicy Chrystusa i zgromadzenia. Jest to sfera rozwoju Jego chwały. Relacja Ewy z Adamem jest uderzającym obrazem Chrystusa i Kościoła, co nam potwierdza pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział. Widzimy zatem Bożą myśl na samym początku. Pierwsza myśl Boga jest zawsze Jego ostatnią myślą. To, od czego On zaczyna, na tym też i kończy. Tajemnica Chrystusa i Kościoła była ostatnią rzeczą, która została ujawniona, jak mówi nam list do Efezjan, 3 rozdział, 4 do 5 wersetu, ale była pierwszą w Bożym zamyśle. Tajemnica ta została przedstawiona w typie, w pierwotnym stworzeniu, jak mówi nam list do Efezjan, 5 rozdział, 31 do 32 wersetu. Pierwsze stworzenie jest, można powiedzieć, tymczasowe, i w końcu zostanie rozwiązany, jednak widzimy, jak 24 starszych zrzuca przed Panem Jezusem Chrystusem, przed Nim swoje korony, ponieważ On stworzył wszystkie rzeczy. Pan Jezus stworzył wszystkie rzeczy. Jak mówi nam Księga Objawienia, 4 rozdział, 10 do 11 wersetu. Często sobie myślimy o tym akcie starszych w związku z odkupieniem, ale w rzeczywistości chwalą oni Boga za obecne stworzenie, które istnieje dla Jego woli. Także jest to kwestia warta uzupełnienia, że w subatomowym świecie elektronów, fotonów, gluonów, kwarków fizycy teoretyzują obecnie o innej cząstce przezywanej, nazywanej bozonem Higgsa, która została także nazwana przez media cząstką Boga. Niemniej jednak wiemy, kto jest tym, który nie tylko to wszystko stworzył, ale także obecnie On to podtrzymuje. To Pan Jezus Chrystus.